czwartkowy wieczór w Biskupieckim Domu Kultury odbyła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia oraz wyrazy uznania wszystkim pracownikom placówek oświatowych gminy Biskupiec osobiście złożyli burmistrz Kamil Kozłowski, wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska oraz posłowie na Sejm Urszula Pasławska, Paweł Papke i Marcin Kulasek. Dzisiaj mamy ważny dzień, możemy podziękować w dniu dzisiejszym nauczycielom za ich pracę, trud, wysiłek nad wychowaniem, nad nauczaniem naszych najmłodszych. To święto powinno trwać 365 dni w roku. To właśnie nauczyciele, kadra nauczycielska, pedagogiczna odpowiedzialna jest za rozwój młodego pokolenia w różnych branżach. To nie jest łatwy zawód. Sam jestem nauczycielem, sam nauczałem, także wiem o czym mówię. Także dzisiaj naprawdę możemy im podziękować za to, że właśnie tą młodzież w taki sposób kształtują, że osiągają naprawdę wielkie sukcesy, jeżeli chodzi o naszą gminę. Całe grono pedagogiczne, grono nauczycieli, którzy dzisiaj tutaj właśnie w Biskupcu będą na tej gali, powinni dostać jedno słowo, dziękuję, ale również zapewnienie o tej współpracy nie tylko na poziomie samorządowym, ale również władzy centralnej. Jako pierwszych tego wieczora doceniono dyrektorów publicznych placówek oświatowych. Nagrody otrzymały Bożena Lasocka, Urszula Dziąba, Marzena Knap oraz Małgorzata Żokowska. Ja cały czas podkreślam, że szkoła to nie jest tylko budynek, to nie są ściany, ale to przede wszystkim ludzie, którzy w niej pracują, uczą się, doskonalą swoje umiejętności i zdobywają nowe doświadczenia. Dlatego sukces, czyli wręczenie dzisiejszej nagrody dyrektorowi, to jest rzeczywiście sukces szkoły, nauczycieli, pracowników. Troszeczkę dzieci i rodziców również, bo my wszyscy tworzymy całą społeczność szkolną. Czułam się zaszczycona, bardzo zadowolona, że mogłam przyjąć tę nagrodę z rąk burmistrza, że praca z całej szkoły, bo moja nagroda, nagroda dyrektora to praca nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także uczniów i rodziców. Podziękowania, prezenty oraz bony na kwotę 1000 zł dla całego grona pedagogicznego otrzymali również obecni na gali dyrektorzy niepublicznych placówek gminy Biskupiec. Nagrody otrzymali Anna Dębowska, Izabela Bejnar, Beata Żukowska, Katarzyna Kotecka, Iwona Dajnowska, Barbara Pirogowicz, Krzysztof Janczara oraz Andrzej Król. Sympatycznie i miło i cieszę się, że jestem w gminie Biskupiec, bo tutaj naprawdę docenia się tą współpracę oświaty publicznej z niepubliczną. Placówki niepubliczne naprawdę czują się tu dobrze. To jest miły gest. Nagrody z rąk burmistrza otrzymali także nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi. Katarzyna Zastryżna, Beata Stankiewicz, Agnieszka Popławska, Katarzyna Bartkowska, Bożena Pawłowska, Sylwia Rode-Brzozowska, Barbara Romaniuk, Bożena Idzikowska i Marzena Lompa. Gala jest takim momentem, gdzie nauczyciel może rzeczywiście poczuć się doceniony za swoją pracę i tutaj ogromne podziękowania dla organizatorów tego wydarzenia. Byłam bardzo dumna i zadowolona, że udało mi się spotkać tak blisko z burmistrzem znowu, że moja praca została doceniona. Jak praca każdego nauczyciela ciężka, ale są takie właśnie momenty, dla których warto żyć. Wśród nagrodzonych pracowników niepedagogicznych biskupieckich placówek znaleźli się Bożena Głowacka, Anna Uliszewska, Ewa Andrzejewska, Jolanta Szczawińska oraz Barbara Świątecka. Zaś pamiątkowymi statuetkami i kwiatami burmistrz docenił wieloletnią pracę emerytowanych już nauczycieli. Nagrody otrzymali Jadwiga Lolaj, Elżbieta Biedrzycka, Teresa Godlewska, Zbigniew Bartosiewicz, Anna Maciejczyk, Grażyna Kaliszewska i Wiesława Oleksów. Nie tylko jest podziękowania za to, że kształtowali naszych najmłodszych, wiele pokoleń wychowali, ale też może podziękować za to, że przy nich rozwijali się inni nauczyciele, te młodsze pokolenia, młodsze osoby, które dzisiaj też nauczają, właśnie mieli się od kogo uczyć, podpatrywać i to jest czerpanie wiedzy właśnie od tych osób, także wielkie, wielkie dzięki. Emerytowani pracownicy placówek edukacyjnych są najlepszym przykładem, że mimo zmieniających się czasów, systemów i wymagań nie brakuje ludzi, dla których edukowanie dzieci jest pasją i powołaniem. Ja jestem z takiego pokolenia, kiedy my bawiliśmy się w szkołę i ja zawsze chciałam być panią od polskiego i zostałam panią od polskiego przez wiele lat uczyłam jako nauczyciel, a od 21 lat piastuję funkcję dyrektora. Od najmłodszych lat marzyłam, żeby zostać nauczycielem i żaden inny zawód nie był brany pod uwagę. To chyba jest powołanie. No na pewno nie możemy tego przełożyć na pieniądze, więc nie można tego inaczej nazwać. Nauczyciel
to powołanie, to nie zawód, to powołanie. To trzeba oddać serce pracy, poświęcić się dzieciom, iść razem z nimi. Taką satysfakcją największą, która jest dla nauczyciela, jest widzieć, jak uczeń się rozwija, jak dziecko odnosi sukces i jak przy nas rozwija swoje skrzydła dzięki naszemu wsparciu. Spotkałam się dzisiaj z takim pięknym cytatem, że do każdego dziecka jest indywidualny klucz. Sukcesem nauczyciela jest ten klucz znaleźć. Wtedy się uda podobno wszystko. Życzę wszystkim nauczycielom, żeby udało im się ten klucz znaleźć, a dzieciom, żeby czerpały z tego jak najwięcej. Podczas gali tradycyjnie przyznano stypendia artystyczne burmistrza Biskupca. Pierwsze ze stypendiów przyznano utalentowanej i wielokrotnie nagradzanej młodej gitarzystce Jowicie Kapuścińskiej. Stypendium burmistrza Biskupca otrzymał również młody pianista, dyrygent, kompozytor i aranżer Wojciech Terech. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej swoimi występami uświetniło Studio Wokalne Sukces pod kierownictwem Agaty Dowchań i Mariusza Garnowskiego. Sony Koło w Biskupcu oficjalnie otworzyło niepubliczną szkołę przysposabiającą do pracy, której celem jest przygotowanie ucznia do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy. I to jest szkoła ponadpodstawowa dla osób z niepełnosprawnościami. W naszym mieście brakowało takiej placówki, zatem cieszymy się z tego bardzo, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły rozwijać swoją samodzielność, autonomię, ćwiczyć umiejętności pracy, przygotowywać się do takich właśnie umiejętności, do których mają potencjał, a nie miały do tej pory takich możliwości. Pracownikom, jak i uczniom placówki życzymy samych sukcesów.